Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ksiądz Michał Olszewski na celowniku prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W Warszawie odbyły się międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie. Od 1 kwietnia uczniowie nie będą musieli odrabiać prac domowych. Gościem telewizji Republika był Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. W tym tygodniu przez ponad 20 godzin agenci ABW przeszukiwali jego dom w miejscowości Jeruzal, niedaleko Skierniewic. Chodzi o śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro niedawno przeszedł operację usunięcia nowotworu przełyku. Prokuratura i ABW złamały prawo, powiedział Ziobro na antenie Republiki. Wszyscy obywatele, którzy są poddawani przeszukaniu, powinni być traktowani tak samo. I mnie o nic innego nie chodziło. Ja bym właśnie chciał, abym jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej był traktowany według zasady równości i bezstronności przez prokuraturę, czyli tak samo jak każdy inny obywatel. I co mówi prawo, jeśli pani pozwoli, przeczytam. Otóż osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy. Przepraszam za mój głos, wybaczcie państwo, ale w związku z operacją, którą przeszedłem, to jest ta przyczyna mojego głosu, więc jeszcze raz, taką osobę należy. Tak mówi kodeks procesu karnego, to jest twarde, zdecydowanie nakazanie organom ścigania. Należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić, po pierwsze, o jej celu, wezwać do wydania przeszukiwanych przedmiotów i podczas przeszukania ta osoba ma prawo być obecna, bądź też ma możliwość wskazać osobę godną zaufania. Otóż nie ma tutaj nigdzie informacji, że jeżeli osoba przebywa poza granicami kraju, to to słowo kategorycznie ujęte należy, skierowane do prokuratorów i ABW, miało tutaj być wyłączone. Sąd zastosował areszt tymczasowy wobec księdza Michała Olszewskiego i dwoje innych podejrzanych. To skandal, a sprawa tak zwanej afery Funduszu Sprawiedliwości jest dęta, przekonuje pełnomocnik księdza adwokat Krzysztof Wąsowski. W uzasadnieniu sąd wskazał, że za stosowaniem środka przemawiają trzy powody: obawa matactwa procesowego, obawa ucieczki i surowa kara, jaka ma grozić podejrzanym. Ja nie znalazłem żadnych dowodów na jakąkolwiek aferę Funduszu Sprawiedliwości. Zastrzegam się oczywiście, że część akt było wybrakowana. Prawdopodobnie są gdzieś w kancelarii tajnej, do której nie mamy dostępu. Nie wiemy, czy sąd ma do tego dostęp, czy sąd się z tym mógł zapoznać. Więc z tego, co otrzymaliśmy, to jest kilkaset stron tych materiałów, no po prostu ja tam nic nie znajduję. Nie znajduję winy, można powiedzieć tak przy okazji jutrzejszego Wielkiego Piątku. Oczywiście, że jeżeli sąd, wydaje się, że chce się bardzo zapoznać z tymi wszystkimi aktami i liczę na to, że po prostu sąd no, przychyli się do wniosku obrony, że oczywiście, że każdemu można postawić zarzut, każdy może być podejrzanym, ale żeby go od razu... Jakie konkretne zarzuty mamy, panie mecenasie? Zarzuty sprowadzają się do jednej kwestii, to naprawdę wokół tych wszystkich postawionych, podejrzanych, czy podejrzani przestrzegali regulaminu konkursu na projekty z Funduszu Wymiaru Sprawiedliwości, czy też nie. I to są kwestie ocenne. I tak naprawdę wszystkie dowody są w prokuraturze. Nie ma żadnej obawy matactwa. Wielka akcja prokuratury i ABW z tego tygodnia dotyczyła śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Główny zarzut dotyczy tego, że Fundacja Profeto, której prezesem jest ksiądz Michał Olszewski, miała w sposób niezgodny z przepisami otrzymać kilkadziesiąt milionów złotych dofinansowania na budowę ośrodka dla ofiar przemocy Archipelag na warszawskim Wilanowie. To nagonka, wszystko było zgodne z prawem, przekonują politycy suwerennej Polski. Jest to miejsce, które ma, które tworzy oddzielne pomieszczenia,
gdzie na przykład kobiety doświadczone przemocą mogą z dziećmi uciec, zamieszkać i otrzymać pomoc. Nie ma żadnych dowodów, że cokolwiek wziął dla siebie i tak dalej. Zarzut prokuratury jedyny w tej sprawie dotyczy tego, że nie mieli wystarczającego doświadczenia w budowie tego ośrodka. Tymczasem każdy z Państwa może zobaczyć, że ten ośrodek stoi. On już jest na wykończeniu. Po drugie, to nie było kryterium w tym konkursie. W związku z tym i to jest zarzut, który spowodował, że w tylu miejscach w Polsce urządzono napady na domy polityków, jakich w Polsce jeszcze nie widziano. To jest ten zarzut. Czyli z jednej strony macie Państwo tak, napady ABW, ze względu na to, że rzekomo ksiądz Olszewski nie miał wystarczającego doświadczenia. To jest zarzut, który dzisiaj został postawiony w sądzie. Mimo, że takie doświadczenie było. Natomiast z drugiej strony macie Państwo tak. Marszałka Grodzkiego. 250 osób, przypomnę Państwu, poświadczyło, jest twardy dowód, że brał korzyści majątkowe za realizację działań lekarskich. I gdzie macie Państwo przeszukania w tej sprawie? Sprawa archipelagu, sprawa księdza Olszewskiego w wielu punktach pokazuje nikczemne, komunistyczne metody niszczenia ludzi. Wielu opozycjonistów mówiło, że esbecja, wchodząc do domu działaczy Solidarności, była bardziej uprzejma i więcej procedur pilnowała niż bodnarowcy. O sprawie ośrodka Archipelag powstało ostatnio trochę materiałów w prorządowych mediach. Zgodnie z ich treścią dochodziło, tu cytat, do wątpliwych przelewów pomiędzy Fundacją Profeto a generalnym wykonawcą budynku. Prezes fundacji, ksiądz Michał Olszewski, przekonywał kilka tygodni temu, że zarzuty są absurdalne. Błagam Was, zachowajcie podstawowe zasady etyki dziennikarskiej, rzetelności dziennikarskiej. Proszę Was o to, żebyście nie łamali innych i proszę Was o to niezmiernie cały czas, byście przyszli na Dobrodzieja w Warszawie, odwiedzili archipelag. Każdego z Was oprowadzimy i pokażemy Wam, co robimy i jaki mamy na to pomysł. Chcę prosić z całego serca ministra sprawiedliwości, pana profesora Adama Bodnara. Panie profesorze, panie ministrze, przepraszam za te emocje, ale przecież był pan rzecznikiem praw obywatelskich. Chcę się odwołać do pana wartości i błagać pana o pomoc, byśmy przerwali to szaleństwo. W Warszawie odbyły się międzyrządowe konsultacje polsko-ukraińskie. Rozmowy dotyczyły między innymi palącej sprawy rolnictwa i branży transportowej. Konkretów jednak brak. Czekamy jeszcze na ostateczną formalną decyzję, ale wydaje się, że jesteśmy rzeczywiście o krok od tego, aby produkty rolne rosyjskie i białoruskie zostały przez Unię Europejską obłożone cłem w wysokości 50%, co de facto oznacza spełnienie naszego wspólnego celu. To ma znaczenie nie tylko polityczno-moralne, ale to ma znaczenie także dla polskich producentów i dla ukraińskich producentów. Nie muszę tego na pewno nikomu tłumaczyć. Szukamy także rozwiązania, które da poczucie bezpieczeństwa naszym producentom i naszym rolnikom. Chcę tu bardzo jasno podkreślić. To nie jest nic nowego, że niektórzy chcą sprzedać taniej, niektórzy z tego tytułu mogą mieć problemy. Trzeba umieć o tym rozmawiać. Szukamy i jesteśmy bliscy rozwiązań. Tak jak już wspomniałem, dotyczy to ilości produktów, które mogą napłynąć do Polski po tym, jak to sobie już precyzyjnie ustalimy. Jesteśmy bliscy rozwiązań tak, żeby tranzyt, który przebiega przez Polskę, nie zakłócał polskiego rynku. Od 1 kwietnia prace domowe nie będą obowiązkowe w szkołach podstawowych. Rząd chwali się realizacją obietnicy wyborczej. Konkret 45. Zlikwidujemy prace domowe w szkołach podstawowych. W klasach 1-3 nie będzie wcale prac domowych. W klasach 4-8 pisemne prace domowe będą nieobowiązkowe i nie będą oceniane przez nauczycieli. Przywracamy naszym dzieciom czas wolny. Konkret zrealizowany. Warto się uczyć zwłaszcza tych treści związanych z naszą kulturą polską, do czego będziemy coraz bardziej zniechęcani, nie tylko przez obecny rząd, ale także przez pewne projekty europejskie, bo Europejski Obszar Edukacyjny to propozycja Unii Europejskiej, aby odebrać państwom narodowym kompetencje w zakresie edukacji, aby zaproponować
wspólny program edukacyjny, który jest po prostu niezwykle zubożonym, uproszczonym i zideologizowanym przekazem, poza chwilowymi potrzebami politycznymi polityków Platformy Obywatelskiej, mamy też do czynienia z taką presją ideologiczną, która ma doprowadzić do ogłupienia polskiego społeczeństwa, do przystosowania go do standardów multikulturalizmu, w którym wszyscy mają niespecjalnie się orientować i dostosowywać się do dyrektyw ideologów europejskiej lewicy. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę program Mówi się Jacka Sobali. Można dzwonić do Republiki. Tutaj stawiamy kropkę. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dobrej nocy.